Witajcie rodacy! Polska firma XBlitz wypuściła swój najnowszy rejestrator 4K oznaczony modelem V3. Sprawdźmy, jakie ma funkcje i czy warto go kupić. Na froncie opakowania jest logo producenta, zdjęcie czarnej skrzynki plus parę najważniejszych informacji. To z tyłu producent wypisał niemal wszystko to, co urządzenie ma w sobie. V3 jest dobrze zabezpieczony na czas podróży, leży sobie po środku opakowania w wytłuczonym dla siebie miejscu. W środku, poza głównym daniem, znajdziemy instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim objaśniającą zasadę działania urządzenia. Jest uchwyt na szybę, który dodatkowo zawiera moduł GPS-a, a jeszcze niżej mamy naprawdę mocne magnetyczne łączenie z rejestratorem. A jak działa, no to pokażę trochę później. Dostajemy adapter karty microSD, by na przykład czytać zawartość, którą rejestrator nagrał. Jest długi kabel zasilający z wtyczką do popielniczki. A ostatnim dodatkiem to zapasowa dwustronna taśma klejąca, gdybyśmy chcieli po jakimś czasie rejestrator zamontować na innej szybie. Tak wygląda czarna skrzynka od razu po wyjęciu i pierwsze co zauważyłem to bardzo miła tekstura, która pokrywa całość urządzenia. To oczywiście jest plastik, ale taki gumowany, przyjemny w dotyku. Samo spasowanie elementów jest wzorowe, nic nie lata, nie trzeszczy, a szpary łączące różne elementy są minimalne. Oczywiście urządzenie jest małe jak paczka papierosów i nie powinno rzucać się w oczy. Z przodu mamy oczywiście soczewkę z szerokokątnym obiektywem, który według producenta ma kąt widzenia 150 stopni, a obok jest magnetyczne mocowanie. Z prawej strony są cztery guziki funkcyjne, dzięki którym poruszamy się po menu urządzenia. Te są bardzo dobrze wyczuwalne pod palcami, a po przeciwległej stronie jest zaledwie kilka informacji. To u dołu czarnej skrzynki jest wejście na karty microSD do pojemności 256 GB, a obok jest otwór mikrofonowy plus zworka do resetu XBlitz V3. Na górze wiele się nie dzieje, producent umieścił tam przycisk głównego zasilania, port USB również zasilania, no i wejście AV. Z tyłu mamy duży wyświetlacz, który jest czytelny nawet w dużym słońcu. Jeżeli chodzi o menu i ustawienia, no to tak. Poruszanie się poprzez boczne guziki jest banalnie proste i intuicyjne. Dodatkowo menu działa szybko i nie zacina się. Na pochwałę również zasługuje sporo funkcji, które jest tutaj w tej małej czarnej skrzynce. Wi-Fi, GPS, G-sensor czy tryb parkingowy, który działa na ruch, a nie na wstrząs, to główne cechy, ale w oprogramowaniu znajdziemy mniejsze jak włączenie ochrony przed zaśnięciem, ustawienie balansu bieli, ekspozycji czy WDR-u. Nie ma może tutaj absolutnie wszystkich funkcji i opcji, ale na pewno 90% użytkowników, w tym i ja, spokojnie stwierdzi, że to co tutaj jest wystarczy do poprawnego skonfigurowania pod siebie. Jaki zatem kamera generuje obraz? Tutaj za niego odpowiada bardzo dobry sensor Sony IMX415, a procesor to NT96670, czyli tutaj mamy naprawdę dobre i mocne podzespoły. Dzięki nim kamera nagrywa w natywnym 4K, czyli nie zachodzi tutaj żadne sztuczne naciąganie i skalowanie, a jak wiecie, parę producentów kamer niestety w ten sposób naciąga klientów. Tutaj nie ma o tym mowy. Teraz oglądając przykładowe nagrania z paru dni jazdy, zauważyłem, że prawa skrajna część obrazu jest lekka zamazana, ale nie bójcie się, ja po prostu zbyt blisko prawej krawędzi przymocowałem kamerę, no i tam do tego rogu wycieraczki po prostu nie dosięgają i nie wycierają. A że nagrywam materiał jesienią, gdzie jest paskudna pogoda, no to musicie mi to wybaczyć. Odnośnie mocowania, to zobaczcie, ta mocna magnetyczna przyssawka jest ekstra. Naprawdę szkoda, że wszyscy nie stosują takiego patentu. Warto jeszcze zaznaczyć, że odwzorowanie kolorów jest tutaj naprawdę dobre, a odczytanie tablic auta, które jedzie większy kawałek, po zastopowaniu materiału jest możliwe, więc tutaj brawo XBlitz. Jak sprzęt radzi sobie nocą? No cóż, tutaj cudów nie ma nawet przy zastosowaniu dobrych podzespołów. Niemniej jednak i tak wydaje mi się, że czasami widać więcej niż my widzimy swoimi oczami. Tutaj w tej chwili nie ma znaczenia, czy kupicie XBlitza, czy konkurencyjny sprzęt za 2000. Nocą po prostu widać średnio, jak nie mamy dobrego oświetlenia.
Reasumując, XBlitz V3 to na dzień dzisiejszy jeden z najlepszych rejestratorów tego producenta. Generuje dobry obraz, posiada sporo funkcji, a możliwość połączenia się telefonem z kamerą i sprawdzenie na mapie, gdzie ktoś był, to miły dodatek. Ekstra także, że posiada superkondensatory, a włączenie nagrywania podczas wykrycia samego ruchu, a nie uderzenia, raz na 1000 użytkowników może się przydać. A co z ceną? Producent wycenił sprzęt na 600 zł, no i jeżeli faktycznie potrzebujemy tych wszystkich funkcji i dodatków, to dobra cena. Natomiast jeżeli nie, no to tutaj konkurencja w segmencie 4K powoli staje się duża, więc przeanalizujcie sobie wszystkie plusy i minusy przed zakupem. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.